Siema, elo, witam w kolejnym odcinku z Mafii 2, tutaj mój ziomal pianista Fernando González, znaczy González to może tak średnio pasuje, nieważne, witam w kolejnym odcinku z Mafii 2, dzisiaj będziemy kontynuować, zamknij mordę, dzisiaj będziemy kontynuować 11 rozdział gry, także wychodzimy, no i musimy jechać uratować Leo. O kurwa, co się dzieje, Stefan! Najlepszy przyjacielu, teraz musisz dobrze sprawować się, musisz się dobrze, mimo że jesteś cały rozjebany prawie, ale to nieważne. Nieważne, musimy jakoś dojechać do posiadłości Leo, zanim dojedzie tam Harvey, no bo zleciliśmy mu całkiem niezłą robotę, generalnie zabicie jednego z naszych najlepszych przyjaciół, nice, zapowiada się ciekawie. Okej, gdzie on w ogóle mieszka? On mieszka tam gdzieś w pizdu. Ostrzeż Leo, no pewnie. O, drift, kurwa, umrę jeszcze. Ja jebie. Dobra, na wsteczny. God damn it. God damn it. Co tu się dzieje? Dobra. Niezła muzyka tutaj na dupca. Filmowa, akcyjna, tak zwana. A my jedziemy. Aby się nie rozdupcyć. Generalnie Stefan to już ledwo żyje. Bo już się dymi tutaj leciutko. Ale trudno, da radę, musi dać radę. Kurwa. By policji nie było, to będzie git. To mogę zapierdalać. Tylko trochę muszę tutaj manewrowo ogarniać. Ale na szczęście jestem mistrzem kierownicy. Także powinno być git. Dobra, jeszcze trochę mamy do przejechania niestety, ale na drifcie, kurwa! Idealny drift, szmato. Jebać co głupy. I ciebie też, i was też. Gincie. O kurwa, jestem ścigany. No nie, no czemu? Kurwa, 60 mnie podały na policję. Nie no, Stefan jest... Czy ja muszę teraz zmienić w ogóle ten? Nie, czy ja muszę teraz tablicę Stefana zmienić? Nie, nie ma takiej opcji. Może mogę ją zmienić, żeby się naprawiła, a później z powrotem na Stefana zmienić. No tak też może być, ale to trochę bez sensu. Nie, dobra, jebać. Jebać, jedziemy do Leo. Musimy go uratować. Jeszcze mam trochę czasu, w sumie powinno być git. Dobrze, że mam taką furę dojebaną, a nie jakieś gówno, którym jechał Harvey na przykład. Kurwa, znaczy Henry, czy Harvey, chuj się zjebało, no akurat o tym mówiłem. No to co, szybka naprawa, czy ja dam radę to naprawić w ogóle? Jak daleko to jest? Czy zdążę, czy zjebałem totalnie? Dobra, szybka naprawa, kurwa, wsiadaj! No wsiadaj, powiedziałem! God damn it, no jeszcze policja, zajebiście. No nie wiem, czy zdążę teraz, zajebiście, policjancie. Szybko, kurwa, gdzie on jest? Wydupcaj. Zdążę? Proszę, kurwa. God damn it. Ale gdzie to jest? Tutaj. Ja... Zajebiście. Uwaga, uwaga, czy się uda, kurwa, dawaj. God damn... Ja pierdolę. No ledwo tu dojechałem, ale w końcu się chyba udało. Nie wiem, co teraz może się jeszcze wydarzyć, żeby się nie udało. Nic, bo się uda, kurwa. I tyle. Tyle mam do powiedzenia. Ja se tu mogę jeszcze na spacerek pochodzić i kwiatki mu, kurwa, podlać. Tyle mam jeszcze czasu, bo się tu teraz udało. Jestem tak zajebisty. Leo, you here? How the hell did you get in here? Get out of here! Oh, shut this gun up. Leo, put it away! It's me, Vito. Vito? What the hell are you doing here? You could have called. Leo, there's no time to talk. You gotta get out of here. Quick, they're after you. What? Come upstairs, Vito. My feet are getting cold. You want a drink? Ooh, I want a drink. What the fuck is wrong with you? Okay, so what's happening? Look, Falcone wants you dead. The guys are on their way. You gotta get out of here. Why the hell would I do that? Look, Falcone heard Vinci's planning to make a move on him because Clemente lied and said he was in the dope business. Lied? Vito, Carlo Falcone is in the dope business. Everybody knows that. Clemente tried to muscle his way into the business, so Falcone got rid of him. Now he wants to get rid of us, too, before we make a move on. How do you know all this? I got my sources. Why did you come here again? Why? What are you getting senile on me? Because they're gonna kill you! Stop talking, for Christ's sake. Get dressed and let's go! Why don't we just get rid of whoever Carlos sent to whack me? We got the advantage. They don't know we're expecting them. I can't do that. I know the guy. I'm actually the one who got him the job. You hired your friend to whack me? No, not exactly. Look, I don't have time to explain. He's gonna be here any minute. Okay, wait here. I'll get dressed. Shit, too late. They're here.
Oh shit, Henry can't see me here. We gotta hide quick before he comes up here. O ja pierdolę. God damn it, szybko. Czy są tu jakieś magazyny? Pewnie są, ale chuj z tym. Musimy stąd uciec jak najszybciej. Zanim Henry nas tutaj znajdzie. Wiem, że on będzie przeszukiwać później to mieszkanie. Generalnie chyba możemy uciec tędy, tak mi się wydaje. Koło sypialni? Gdzie jest kurwa sypialnia? Bo oni są... Nie wiem, gdzie oni są dokładnie. Chwila. Dobra, udało się znaleźć, what the fuck? Dobrze, że mnie przeteleportowało tam na ten balkon z powrotem. Spierdolamy! Niczym ninja. G.I. Joe. So what are you gonna do now? Well, first, let's get out of here. No arguments here. Ale mindfuck. Fuck shit! Biedny Henry. Gdzie teraz myślał, że zjebał? Dobra, uciekamy! W którą stronę ja mam jechać? W lewo? Prawo? Do przodu? Lecz ten tak pojadę? Chyba tam. Ale fura w ogóle dojebana. Now give me over to the train station, if you wouldn't mind. This town's been good to me. Now it's time to say goodbye. You gonna go there in your PJs? Damn right I am. I'd rather be alive in my pajamas than dead in a three-piece suit. Ale jak to? You, gonna tell Frank what happened? Sure I am. But don't worry, I ain't gonna mention your... Kurwa! Sorry. No ja pierdolę, nic nie zrobiłem, panie policjancie. You know, this whole thing got... Patrzcie, jak biegną po mandat. Tylko, że mi ty parkura chłop nawet ćwiczy, żeby mi mandat wlepić tylko. Carlo's always been a shady bastard. Even for guys in this business, I've been warning Frank about him for years. So baby, I'm gonna disappear. Baby. Let things run their course. I'm gonna take the first train to Lost Heaven. Phone call. Lost Heaven? What the fuck? Then I'm gonna head for the airport. I'm gonna go someplace warm. This time tomorrow, I'm gonna be sitting on a beach somewhere, sipping one of them fruity drinks with the umbrella in them. One thing's for sure, Carlo wants me dead, and sticking around here is like buying a one-way ticket to the morgue. All right, here it is. Thanks for everything, Vito. Just promise me that you're never gonna be as stupid as you were today. Risking your neck like this just to buy an old man a few more years. Enjoy your vacation, old man. Zajebiście. Dobra, ziomal, widzę, że tutaj jedzie do Lost Haven. Ciekawe w sumie, bo w jedynce nie można było go znaleźć. Ale kto wie. Dobra, chyba że w tym Definitive Edition coś tam ustawili. Generalnie, tak jak już wam mówiłem, w 11 rozdziale tracimy wszystkie pieniądze. Zaraz zobaczycie dlaczego, bo pewnie jeszcze rozegramy to w dzisiejszym odcinku. Ale ja bym chciał te pieniądze wydać, zanim je stracimy. Także weźmiemy tą furę, którą ogarnęliśmy tutaj od naszego ziomala Leo. No i myślę, że ją ulepszymy dosyć ciekawie tutaj w garażu. Witam. Wypierdalaj! Okej. Pip, pip. How's it going, sir? Okej, okay, ja mam pewien pomysł na tą furkę tutaj. Na pewno chciałbym naprawić. Na pewno chciałbym... Są tu jakieś lakiery fajne? A wszystkie takie znowu wyścigowe gówno. Nie interesuje mnie to za bardzo. Ale kolor chciałbym tu wybrać. Uwaga. Nie czerwony, a... Kurwa biały. Biały lód, to jest najbardziej bielszy chyba tutaj. Tutaj mamy co... No czerń może nie, ale szary kamień może, czy to srebro, nie wiem, chuj weźmiemy szary kamień, bo tego jeszcze nie miałem, pyk, niech będzie. Dobra, podstawowy tuning, cyk, doładowanie, wszystko naprawiam, felgi, które chciałbym ustawić, które tu będą pasować, w ogóle jakieś kurwa żółte, what the fuck. Dobra, według mnie to będą pasować tutaj te. I wydaje mi się, że jest gitara. Jak to wygląda? Chociaż ten szary kamień tak dziwnie trochę wygląda według mnie. Zaraz zobaczymy. Mój taki trochę bardziej beżowy niż szary. Czy nie? No tak dziwnie wygląda, wiecie? Czy jest taki trochę jaśniejszy biel, czy tak średnio?
tylko to srebro. To srebro jest już zamontowane przecież w tym. W tym drugim. Chwila. Tu jest... Ja tutaj chcę nadal, żeby to było. To jest maślanka, ale to też jest jakieś takie, kurwa, zjebane. Zjebane. Chyba, że czerwony był stary, nie? Ten czerwony tak średnio pasuje. Dobra, damy srebro i chuj. Tyle. I teraz ta fura wygląda to jebanie. Gościu, ja mogę w ogóle w warsztacie wyciągać sobie samochody i je na bieżąco zmieniać, czy tylko w warsztacie mogę ulepszać? A jak to wygląda, god damn it. Wydupcoj! Chwila, zaraz zobaczymy, czy ja mogę tu wejść i po prostu wyciągnąć auto? Nie. Nie mogę. Ale i tak to chyba muszę zapisać w garażu gdzieś. Gdzie ja mam chatę jakąś najbliższą? Chyba u Joe'ego, nie? Gdzieś tu. Czy tu. Tu jakoś. Dobra. To zanim tam pojedziemy, to jeszcze pojedziemy do sklepu z bronią. Chociaż nie wiem, czy właśnie bronię stracę, czy nie. Właśnie nie pamiętam, wiecie? Jak to wyglądało. Ale zobaczymy w sumie. Tak mam sporo kasy, żeby wydać. Kurwa, jak to jeździ, goddammit. Okej, to mi się podoba. A nie w tą stronę jadę w ogóle znowu. Gdyż ma to, co w nie uderzasz. Biały popierdalacz. Ładnie wygląda. Nawet z tą turbo sprężarą na masce. Wygląda dosyć fajnie. Kabrioletą. Tutaj chyba nie jeżdżą jakieś fajne samochody, które mógłbym pozmieniać sobie. Tak mi się wydaje. Znaczy jest wszystkie takie zwykłe. Boże, taksówę. Bym se chciał stuningować. Ty, a to w sumie co to jest? Ty, bo to nawet fajnie wygląda, nie? Chociaż, no nie wiem w sumie. Dobra. To ja jestem ciekaw, czy ciężarówę można na przykład sobie zmienić. No ale tu już wszystkie te bronie, które tutaj masz, to mam generalnie, także... Także wypierdalam. Okej. Okay. Wiecie co, ja bym pojechał do Harry'ego może i zobaczył, czy u niego można coś kupić. Chociaż wydaje mi się, że tam u niego nic wiele to tam nie było za bardzo. Tam chyba jedna strzelba i pistolet był tylko. No ale zobaczymy, czy tam się zmienia jakoś ta oferta, czy nie. Jak nie, to trochę bez sensu, no ale warto zawsze zobaczyć. Ej kurwa, ta fura! Ta fura, gościu! Bo nie w tą stronę skręcam, ale wyszło całkiem nieźle. Ale popierdalam, no, podoba mi się ta fura. Okej. Okay. Harry'ego mamy tutaj, Army Navy. I zobaczymy, co on nam powie po tak długim czasie. I czy ma jakieś ciekawe bronie. Who's there? It's me, Vito. Come on in. Zobaczymy, co tu się w sumie stanie, bo nawet nie wiem. Nigdy po tej misji już tu nie byłem z powrotem. Siema. Ty, ma coś nowego chyba. Kurwa, ma Thompsona. MP40. Ja wszystkie te bronie mam. Ty. Kurwa, ma karabiny. Co? Granaty. Też ten pistolet. O kurwa. Dobra, kupujemy wszystko. Pyk. I pyk. Dajliście ammo, do tego też kupię. Nie wiem, jak dużo mam, ale... Chuj z tym. Wszystkie bronie tutaj mam zakupione. Właśnie nie wiem, czy one znikną. Mam nadzieję, że nie. Bo wolę mieć jakby wszystkie bronie odblokowane i będzie zajebiście. Poka mnie te broń. Nie mogę jej tu wyciągnąć. A tu co jest? The fuck? Tu nie mogłem wejść wcześniej. Po co tu jest to wejście? Nawet żadnego magazynu nie ma? Tych drzwi nie mogę otworzyć, ale bez sensu. The fuck? Dobra, nieważne. Idziemy stąd. Czy jednak tu było coś nowego? No to nawet się opłacało tu przyjechać. Mamy... Mogę tu wyciągnąć broń? Mogę, o. Takiego Gewera mamy teraz. Poka. O kurwa. I takiego też... Nice. Ja dużo mam już tych broni. Ja pierdolę. Nawet taki mam karabin. Dobra, chowaj to. Tu go przerzuca węgiel. Pojedziemy jeszcze tu do sklepu odzieżowego i do tego sklepu z bronią obok. Ty kurwo, zarysowałeś mi nową furę. Okej. Z buta wjeżdżam, siemano. Witam. To jest taki sam sklep chyba jak tam. Ta, nic nie ma nowego. Na wstecznym, witam. Kurwa, halo, panie policjancie. Jak take him down? Jak take him down? Ja nic nie zrobiłem. Policja będzie strzelać do ciebie bez ostrzeżenia. No gadem, tylko przejechałem jakoś typiarem, halo. Nic nie zrobiłem. Do you love? Who do you love? Dobra.
Chcę tutaj trochę odjadę, żeby zgubić tę policję i wracamy. Ja na szczęście nie ścigają mojego samochodu, więc git. Wyducaj. Kurwa mać. Kudule. Z buta wjeżdżam. Halo. Co my tu mamy? Różową koszulę, niebieską, kurtkę, brązowe płaszcze, tu jakąś marynarę. I se kupimy takie różne parę rzeczy, jakichś ciekawych, takich różnych. Czemu nie? No jakieś takie podstawowe gówno raczej. Łosoś man, oh yeah. To nawet fajnie wygląda. Cyk, jeszcze różowa, łososiowa koszula do tego. Zajebiście. Koszula prawie wygląda, jakbym jej nie miał na sobie nawet. A tu nie ma jakichś magazynów? Przejrzyj oferty, to wygląda jakby było magazynem, ale nie jest. Okej. Dobra, to ja... A tu nie ma tego? Nie. To ja wydupcam. Proszę wydupcać. Wsiadamy do fury. Tak, tu mamy chatę. Ja myślę, że podjedziemy do tej chaty. Mam nadzieję, że... Znaczy właśnie kurwa nie wiem, bo... Czy jak wrócę do domu... Dobra, wiecie co? Ja zrobię cięcie. Pojedziemy tu, zapiszę to. Widzimy się za chwilę. What the fuck? Kurwa. Chciałem zrobić tylko takie ładne przejście, że siema, to ja, mafiozo najlepszy na tym świecie i moja fura wyścigowa, która jeszcze nie jest ukończona. Ale generalnie udało mi się wydać już prawie tak naprawdę wszystkie pieniądze, bo zostało mi $71. Także wsiadamy do nowej fury. Jest to ten Volter Hot Rod, ale nie jest on jeszcze ulepszony na maksa, no fajnie dosyć wygląda. Parę innych też furek ulepszyłem, ale to pokażę wam później. Na razie wracamy na chatę, która jest już tutaj. I co, zobaczymy co tutaj się wydarzy, ja na pewno chciałem to zaparkować sobie. W sumie teraz chyba mogę nawet wam pokazać, jakie nowe fury mam w tym w garażu. Uwaga, uwaga, na pewno to jest ten Walter Hodrod. Jak widzicie, ma tylko jedno ulepszenie, jak na razie. Ale chcę go ulepszyć jeszcze bardziej. No, jest zajebisty, jeszcze kozacko wygląda. No i tak, następną furą jest... Uwaga, uwaga. Kurwa, gdzie to jest? No na pewno to, ale jeszcze to. Ulepszyłem kozaka naszego. Jest on najbardziej mafijnym chyba wozem, jaki posiadam obecnie. To chyba tyle, tak naprawdę. I też kupiłem ciuchy, jak mogliście zauważyć, ale to nieważne. Patrzcie, jak on wygląda, kurwa, jaka limuzyna, ja pierdolę. Do tego sobie będziemy jeździć na jakieś poważne misje. Ale na razie tego pakuję do garażu z powrotem. No i zajebałem bułę. Lecimy na chatę. Vito, I don't know what to do. I can't go back home. I don't want to see him ever again. Oh, what happened? See who? Eric. Your husband, why? He drinks and he parties all the time. Whoa, whoa, does he hit you? No, but he's seeing somebody. I know he is. Does he hit you? Sometimes. Son of a bitch, I'll kill him. No, Vito, please don't hurt him. I just thought you could talk to him. He'll listen Where to is you. He? I don't know. He has a friend who lives on River Street. That's okay, usually okay. where right. he is. It's gonna be all right. All right, listen. Hey, hey, when you feel better, you go on home. I'll talk to Eric. That bastard doesn't come back today and apologize. You call me, but don't worry. I have a feeling he will. Okay, Vito, but please don't hurt him. Please. Don't worry. I'll go talk some sense into him, okay? Scena niczym z tego. Z ojca chrzestnego się szykuje. A czy ja mogę wejść na chatę? Ty, mogę. No to mogę się przebrać w sumie. Dobra. Co ja bym ubrał do wpierdolu? Czym się kontrast w ogóle tak gryzy zwiększył? Czy to tylko u mnie tak... Nie wiem, czy się odjebało. Dobra, jaki strój do wpierdolu będzie pasować? No ja myślę, że wiem jaki. Nie motocyklowca, nie wyścigowca, nie strój galowy, nie strój bojowy. Ale skórzana kurtka, tylko że czarno-czerwona. Oh yeah, tak to ubrałem, dobrze ubrałem, dobrze ubrałem. Idziemy mu wpierdolić w takim razie. Dobra, nie wiem co tu się dzieje. Ale jaką furę wybieramy? Ja myślę, żebym pojechał może tym hotrodem, co? Nie wiem, czy on tak pasuje, szczerze mówiąc, do takiego wpierdolu, a może tym popierdalaczem? Albo w sumie, to wiecie co, dużo nie jeździliśmy nawet tym, więc tym sobie pojedziemy. Gdzie on jest? Tam jest. Jedziemy po niego. Jedziemy po frajera. Kurwa, nie ma. Nie ma tak. Serio, nie kojarzy mi się ta scena z szmatą. Z tym.
ze sceną z Ojca Chrzestnego, ale to zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Idziemy po frajera. Kurwa! Jeszcze ostra muza na dupca. I tu kolejne jakieś flagi Irlandii. No ja pierdolę, jak widzicie, no. Gadem, dobijam się od ściany do ściany, jak twój stary pijany. Ja pierdolę. Drift! Ja tutaj... To jest warsztat w ogóle, ale mi go nie oznacza. What the fuck? No bo nie wiem, o co chodzi. Nieważne, nieważne. Ja się tu przepierdalam przez wszystkie znaki, jakie tu są. No i jedziemy. Pa mać. Jakie triki ja tu nadupcam. No witam. Czy tutaj jest wejście? Czy tutaj? Pik. Wysiadamy. No ale jestem bad boy. Nie dość, jest czarna skórzana kurtka, czerwona koszula, to jeszcze samochód w płomienie. Ja pierdolę. Nie mogę z buta? Naprawdę? Ale gówno. Okej, a może to jest ta klatka, w której jest ten magazyn, no ale ja o tym zapomniałem czy coś, nie wiem. Halo? Ktoś tu dzwoni, witam. Kto tu mieszka? Filip Nowy, zajebiście. Dobra, wchodzimy do góry. Gdzie jest ten ziomal? Czy tutaj? Tu jakiś marwansk, witam. Proszę sobie nie przeszkadzać. Siemano. Siemano, niezły... Okej, czyli chyba wiemy, gdzie mieszka nasz tutaj ziomal, do którego mamy iść. Ale ja oczywiście idę jeszcze wyżej. Bo tak. Okej. Jest tu coś w ogóle? Nie. Po chuj, ja tu mogę wejść. Naprawdę żadnego magazynu nawet. Dobra, idziemy po tego śmiecia. Trzeba mu najebać ewidentnie. Przesuń się, frajerze. Halo, co tu się odpierdala, ty? Cała różowa chata, pojebało kogoś? God bless America. Halo, gdzie jesteś? A czy to jesteś ty? Nie wydaje mi się, ty ledwo żyjesz. To jest pewnie wpis do tych magazynów, co? No tu jest jedno chyba. O kurwa, what the fuck? Okej. Tu trochę więcej ich jest chyba, tylko że nie mogę ich podnieść. Tylko jedno mogłem. Okej. Gdzie on kurwa siedzi? Czyżby tu? Gdzie masz kibel? Ja wszystko w porządku? Pozwól, że się tu zamkniemy. Okej. Czekaj, jeszcze odkręcę kran tylko. Nie mogę, ale zajebiście wyglądam. Ale gówno. Okej, tu jakieś tapsy. No to pewnie któryś z tych jest frajerów, ale chcę zobaczyć, czy mogę coś tu jeszcze zebrać. Czy ty jesteś ty? Czy jesteś ty? Patrz jak dansują. Je! Je, 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 je. Dobra, tam jest pewnie ten Eryk, się całuje z jakąś frajerką. Where's Eric? Oh, fuck Eric. Have a hit, man. Daj buszka. Nie mogę? Ale gówno. Nie, nie ma oglądania śniegu w telewizorze. Frajerzy. Where's Eric? Are you blind? Doing the chick behind the fridge, man. Behind the fridge, man. Eric's in the kitchen, hun. But I think he's busy now. What the fuck? Dobra, idziemy mu najebać. Tu nic nie ma. Chyba nie. Czy ty jesteś Eric? Where's Eric? Who? Hey, you want some of this? It's good shit, man. O, kokaina jeszcze? Zajebiście. Mogę, ty, ja mogę mu lodowe ojebać? Chyba nie mogę. Dobra. Śmieciu. Eric. Połamieć kurwa nogi. I'm busy here, okay? Get lost. I think you should be busy taking care of your wife, asshole. I'll teach you to hit a woman. Oh yeah. Kurwo, no, no to zajebiście. Dobrze poszło, dobrze poszło. No ty szmato, no chciałem szybkie combo mu wyprowadzić, no. To za gówno. Dobra, to trzeba kontrami całą gierę przejść. Nie ma innej opcji. No ty szmato. Ty szmato. No come on, atakuj, atakuj. No to kurwo, no. Chłop zna jakieś tajne techniki, no. Tak się nie da. Dobra, combo. Ty szmato, no. Nawet nie chcą przyjmować. O, kurwa, ale dostał. Halo. O, teraz wykończenie. Kurwo, jebana. To muzyczka.
You touch my sister again, I will fucking kill you. All right? Yeah. From now on, you're gonna stay home, stay off the dope, stop the drinking, and make sure she's fucking happy. If I ever, ever hear she's not happy, I'll find you and finish the fucking job. You got it? Yeah. Potem jeszcze sam będzie zmywał naczynia. And there won't be any more partying with this guy again, ever, unless you want me to come back and do the same to the rest of you. Got it? Totalny szef. Wracam na chatę. Pierdolcie się wszyscy. Pozdro, elo. Siemanica. Siemano. Dobra, to ja wydupcam. Najebałem kolesiowi, uciekam. Gitara. Ty, gdzie jest moja fura? Zajebał mi furę, ale gówno. Ty, no autentycznie, gdzie ona jest? Aha, to świetnie. What the fuck? What the fuck? Czy jedzie tu coś fajnego? Na razie same gówno widzę. Niestety. I wóz policyjny, no to brzmi... To brzmi już ciekawiej. Nie, chyba nic tutaj nie ma za bardzo ciekawego. Jak mi się wydaje, co? Nic tu nie jedzie. Tam coś czerwone było, to jakieś gówno. Dobra, weźmiemy się tę furę chyba. Tutaj co jest? Aha, to jest ta fura. O, to tą wytestujemy. Dobra, chuj tam, policjant nie będzie nic widział. Ty, ile to ma zamków? Chyba 38. Tyle naliczyłem. Ja jestem przezajebisty z matematyki. Co to jest? Berkeley Kingfisher? What the fuck? What the fuck? Dobra, to wracamy na chatę. Berkeleyem Kingfisherem w takim razie. Mój chłop zajebał furę. Ojej. Nawet fajna ta fura. Fura. Czy ona ma w ogóle cztery miejsca? Niby tak, ale drzwi nie ma czterech. Pewnie działa tak jak w innych grach tego typu, że mimo że ma cztery miejsca, to nie ma czterech drzwi, więc nie możesz zabierać czterech ludzi. To ma sens. No przecież kurwa nie mogą wskoczyć normalnie. Poza tym to ma ten otwierany dach, ta furka. Nawet nie wiem w sumie, czy można tu otwierać dach. Wydaje mi się, że nie. Nie ma takiej opcji, ale nie wiem w sumie. Dobra, w dupie to mam. Gdzie jest moja chata? A tutaj, dobra. Git. Witam, witam. Witam, witam. Tu jest moja chawira. Pozwól, że se zaparkuję, kurwa, w basenie. Zajebiście. No to co? W sumie to mogłem tu w garażu zaparkować, ale... Chuj z tym, no już tym nie wyjadę raczej. Dobra. Tu jakiś chłop stoi. To lecimy na chatę. Jeszcze ktoś dzwoni? Ja pierdolę. Chwila, se piwko muszę szczelić. O kurwa, nie szczymia. Na rozluźnienie. Bo w pierdolu. Okej. Okay. Aha. Aha, okej, okay, dobra. To telefon widmo. Nie potrzebujesz nic zadzwonić. No to zajebiście. Ty co, ja mam się chyba położyć spać po prostu, co? No dobra. Zakończymy chyba 11 rozdział, tak mi się wydaje. Torch the place! Do it! Now! Born! You dago cunt! Born! O chuj! No to tyle by było z Chawiry. No i w taki oto sposób tracimy 53 dolary. Zajebiście. I co, moja fura w basenie jest? Ty, nawet furę mi zajebali z basenu, no i strzelałem do mnie. I co, mam bronię? Nie mam broni i kurwa nie żyję, bo dostałem dwie kule w plecy. Zajebiście, nawet nic nie mogłem zrobić, co to miało być? No to fakt, dobra, weź to pomyśl, to oglądaliśmy. Za gówno, no. Dobra, wyskakuj. Wyskakuj, ziomuś. Dobra, ja mam plan. Biegniemy, kurwa, nie wiem, do rzeki popływać. No przecież oni mnie trafiają z 40 km, no snajperzy jebani, najebane, irlandzkie, gangsterzy, no przestańcie mnie strzelać, no kurwa. Slalomem trzeba biegać. Goddammit, no. Pierdalaj, no i nie mam moich broni, no straciłem wszystkie. Nie wiem, po chuj to kupywałem. Goddammit, no. Goddammit, ale tych samochodów z garażu nie powinienem stracić, bo to było trochę bez sensu. Popierdalam na golasa normalnie środkiem ulicy. Typy mnie nadal gonią. Jak misja z jedynki prawie. Tak jak uciekałem. Zajebiście. Patrzcie jak oni trafiają, no. Boże, szybko jakąś furę muszę ogarnąć. Szybko, kurwa, stój!
Stój tym gównem! Wypierdalaj! Już! Już, majtkowy pogromca fur! To ja właśnie, wypierdalaj! Yeah. Dobra, to jedziemy gdzie? Do Joe'ego. No jak mu powiem, co tu się odjebało, to mi chyba nie uwierzy. Czyż biorąc pod uwagę to, że jestem w samych gaciach, to w sumie może uwierzyć jednak. Ale zobaczymy. Okej, już mnie nie gonią chyba. Raczej w to wątpię, żeby biegli za samochodem jak debile. Teczkę, czy mógłbym tam teraz wrócić i na wyjebce sobie pójść spać, halo? No, może już ugasili ogień. Czy coś. Ciekawe, czy oni tam stoją. I czy jakbym tam wrócił, to by zaczęli do mnie strzelać. Ale dobra, wracamy do Joe'ego. No nieźle się odjebało. Straciliśmy chatę, pieniądze, broń. Wszystko tak naprawdę. Także no, zajebiście. Lepiej być nie mogło generalnie. Jeszcze muszę popierdalać jakimś ujebanym gównem. Przynajmniej fajne kolorki ma. I fajna muzyka gra. Yeah. Dobra, patrzcie na ten skok, co tu się wykona zaraz. Ale umrę w pizdu. O kurwa! Co to za fura była? Okej, nie wiem, gówno mnie to obchodzi. Ja tu driftuję na dwóch kołach i prawie umarłem, ale... Ale jest git. Jest git, przeżyłem, ale nie umarłem, więc jest git. Jest gitara, kurwa. To ja czemu ten samochód nie ma tego koła z tyłu? Większość takich samochodów ma jednak. Nie wiem. Ja takie samochody, które nie mają szyb, takie kabriolety, to można w jakiś szybki sposób otworzyć? No przecież szyby nie zniszczysz, jak tam nie ma szyby. To chyba tylko wytrychem można. Możemy już po prostu wskoczyć i kabelkami tam. Fiferefefum, ale nie wiem w sumie. Zobaczmy. Bo w sumie to mnie ciekawi. Akurat teraz. Chwila. Wejdź. No tak, dopiero po prostu wskakuję, odpalam kabelki i spierdalam. No i tyle. Okej. Okay. Ile tu tych Schubertów w ogóle teraz jeździ? No patrzcie, co jest. What the fuck? Witam, panie policjancie. No tylko nocna przejażdżka w gaciach. Moim kabrioletem. Idealny parking. W krzaku. Lecimy do Joe'ego. Ciekawe, co powie na to, co tu się odjebało. To niezłe gówno, niezłe gówno. Trzeba będzie się zemścić na irlandzkich... Na Irlandczykach po prostu trzeba będzie się zemścić w jakiś sposób. Witam. Joe Barbero. Joe, don't tell me you're not home. Otwieraj, kurwa. You better not be pissed out. Come on! Hold your horses. I'm coming. Co jest, kurwa? Barbecuing in your underwears? Yeah. Can I come in? Oh, yeah, of course. I'll fix you a drink. What the fuck? Nice, ain't it? What the hell happened to this place? I spruced the joint up a little. What do you think? Yeah, it's really, different. Yeah, huh? I decorated it myself. Joe mu nieźle odjebało. Flamingi? Here, take this. Those crazy fucking Micks. What about them? What'd they do? They tried to fucking kill me. What? And they burned my fucking house down. Son of a bitch. So what are you gonna do? You wanna go deal with the Micks right now? Damn right I do. All right, relax. Have a drink. Let me make a few phone calls. And, take a look at my closet. Unless you wanna go on a rampage in your skivvies. Thanks. Thought you'd never ask. Okej, musisz się ubrać. Ale dobra, tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Bo ten i tak już... Yeah, I know, but I need a favor. A bunch of Micks try to kill a good friend of mine tonight. Aha, dobra. Jeszcze tu w ogóle jakieś pismo jest, na przykład. Jakieś łóżko dojebane, what the fuck. Dobra, czy to jest safe? God damn it. Tutaj będziemy kończyć ten odcinek. Bo już trochę trwa tam. Joe nieźle gadam, że chcę pozwiedzać kuchnię, ale to też zajmiemy się tym dopiero w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnym. Siemanu.